Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Suwalczaki to iście wyjątkowa rodzina. Każdy jej członek ubrany jest w inną pelerynę charakterystyczną dla odpowiedniego rodzaju kosza. Tak nową kampanię zachęcającą do segregowania odpadów zapowiedziały władze miasta. Jak się dowiedzieliśmy, wszystkim bohaterom nadano imiona, które nawiązują do konkretnych pojemników do segregacji. Jakie? Tego nie ujawniono, chcąc zapewne na dłużej i skuteczniej przykuć uwagę mieszkańców do nowej kreacji wspierającej edukację z zakresu gospodarowania odpadami. Rodzina Suwalczaków już niebawem ma pojawić się na ulotkach, plakatach w przedszkolach i szkołach. Będą też magnesy na lodówki i inne gadżety. Suwalczaki będą cyklicznie pojawiać się w internecie oraz w mediach społecznościowych. Debiut już nastąpił na facebookowym fanpage'u Pogodne Suwałki. Idea superbohaterów ma przyciągnąć uwagę młodych mieszkańców, którzy, jak zakładają autorzy pomysłu, uwielbiają postacie z komiksów. W nieco starszych Suwałczanach ma obudzić chęć bycia herosem, który uratuje nasze miasto przed inwazją wszechobecnych odpadów, komunikuje ratusz. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że segregowanie mija się z celem, bo, jak niektórzy twierdzą, śmieciarki do jednej komory zsypują posortowane odpady. I tu musimy wyprowadzić adwersarzy z błędu. Śmieciarki miewają komory transportowe rozdzielone, więc posegregowane odpady w nich się nie mieszają. Trafiają do oddzielnych zbiorników. Tak skonstruowane śmieciarki są w mieście wykorzystywane od lat.